to think this through. Call me on now. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj recenzja mojego pierwszego książkowego patronatu. Jest to Gdyby ocean nosił twoje imię, znane również jako Every Large Expanse of Sea, to jest ten angielski tytuł i to też oznacza, że ja tę książkę przeczytałam początkowo w języku angielskim. A jako, że wydawnictwo Winivia zdecydowało się wydać tę książkę u nas w Polsce, to dostałam taką przyjemność, że patronuję tej książce. Z tyłu macie moje logo, a tutaj na skrzydełku jest moja polecajka. I teraz tak przychodzę, żeby wam trochę więcej opowiedzieć o tej książce. Ja o tej książce już kiedyś mówiłam na moim kanale, ale to jeszcze były czasy, kiedy aż tak licznie do mnie nie przybyliście. Więc tak, jeżeli chodzi o to, o co właściwie chodzi w Gdyby ocean nosił twoje imię, to jest historia po 9-11, czyli po 9 września, po wybuchu World Trade Center. I to jest historia naszej głównej bohaterki Shirin, która jest młodą dziewczyną, 16-letnią dziewczyną, która zmaga się z wieloma nieprzyjemnościami związanymi z dorastaniem. I to wynika przede wszystkim z tego, że jest muzułmanką. A jak pewnie większość z was wie, muzułmanki noszą hijab. To jest taka chusta na włosy, która po prostu je zasłania. No i właśnie nasza główna bohaterka nosi taki hijab. I to jest jedna z takich kwestii, która sprawia, że ludzie jakby mają ją za kogoś innego, za kogoś dziwnego. Inna sprawa, nasza główna bohaterka ubiera się dość ekstrawagancko, dlatego że ona bardzo lubi taką modę high fashion, czyli wiadomo, ubrania projektantów, coś, co jest no dość drogie. No a że Shirin też nie wywodzi się z nie wiadomo jak bogatej rodziny, to nie ma na to pieniędzy i szyje swoje własne ubrania. Tak samo jak przemalowuje swoje buty. Jest naprawdę człowiekiem orkiestrą pod tym względem, bo jest tak naprawdę w stanie wyczarować wszystko z każdego ubrania. I jak już nasza główna bohaterka przenosiła się 11 razy między szkołami, a to wynika z tego, że jej rodzice chcą spełnić jak największe marzenia ich dzieciństwa, ponieważ chcą dać jak najwięcej swoim dzieciom, jeżeli chodzi o właśnie to życie w Ameryce. Dlatego, że Shirin od dziecka żyje właśnie w Ameryce i tak naprawdę za dużo nie ma wspólnego ze swoim byłym krajem, w sensie z krajem swoich rodziców. Ludzie jakby widząc ją z góry zakładają, że ona nie mówi w języku angielskim. To też jest pierwsza scena, którą my tutaj mamy przedstawioną w książce, czyli scena, gdy Shirin przychodzi do szkoły, a w szkole nauczyciel próbuje jej przekazać, że to jest język angielski dla ludzi, którzy wychowali się w Ameryce. Na co Shirin mu odpowiada, że tak, ona wie, jest na dobrym miejscu, a ten dalej ją ciśnie, że chyba nie do końca wie, że powinna iść na język angielski dla osób z zagranicy, dla obcokrajowców. Co jest oczywiście takim dość dużym ciosem dla Shirin, dlatego że, tak jak mówię, ona wychowała się w Ameryce. Więc tak naprawdę Shirin spotyka bardzo dużo nieprzyjemności ze względu na jej taką aparycję, na to jak ona wygląda. No bo tak jak mówię, jest muzułmanką, wiadomo, że w zależności od tego, gdzie żyjemy, nasz wygląd jest troszeczkę inny. Gdyby ocean nosił twoje imię, to nie jest jedynie książka o tym, jak ciężkie jest życie Shirin. Bo oczywiście jest ciężkie, ale wiadomo, dużo osób ma troszeczkę gorzej. Natomiast Shirin tego tak nie postrzega. Jej jest po prostu przykro, bo ludzie tak okropnie i tak dziwnie na nią patrzą. A w związku z tym, że zawsze ludzie na nią dziwnie patrzyli, ona wypracowała sobie taką samoobronę, która polega na tym, że jest może nie o tyle agresywna, a trochę odpycha ludzi. To znaczy ma taką minę zawsze niezbyt zadowoloną i jakby ja jestem w stanie to zrozumieć, naprawdę, bo w momencie, w którym ja przeżyłabym tyle nieprzyjemności, które w swoim życiu miała Shirin, no to również bym się prawdopodobnie tak zachowywała. I wracając do mojego głównego wątku, który miałam w głowie, to jest również książka o pierwszej miłości. Natomiast co jest fajne w tej książce, to to, że to nie jest instant love. To jest jakby logiczne, że ten wątek pójdzie w tę stronę, natomiast to jest tak przecudownie pokazane. Przemiana Shirin, którą ona przechodzi po poznaniu swojej miłości, pierwszej miłości życia, jest zatrważająca. Pod tym względem, że na początku poznajemy dziewczynę bardzo zamkniętą w sobie, taką, która jest źle nastawiona do świata, która bardzo lubi taniec, bo tańczy breakdance, która kocha swojego brata, czyli Navida, która jest całym sercem jakby skupiona na sobie, bo wie, że ludzie w jej życiu aż tak bardzo nie doceniają i nie widzą tego piękna, które ona w sobie ma. No i ma taką postawę bardzo pasywno-agresywną, a później, jak już poznajemy coraz bardziej tą Shirin i ona się otwiera niejako przed nami, przed czytelnikami i też przed Oceanem, no to
poznajemy ją z całkowicie innej strony. To jest przepiękna historia, ja byłam nią oczarowana, jak czytałam ją w języku angielskim. Jestem nią oczarowana, jak czytałam ją sobie teraz po polsku. I naprawdę z całego serca ją Wam polecam, bo to jest taka młodzieżówka, która nie porusza strasznie takich banalnych tematów. Więc jako chrześcijanie nie znajdziemy się w sytuacji, w której ktoś będzie dziwnie na nas patrzył ze względu na to, że nosimy chustę na włosach. I fajnie jest po prostu poznać perspektywę takiej osoby, dlatego że warto wspomnieć, że autorka, czyli Tohera Mafi, napisała tę książkę jako taki obraz tego, co ona przeżyła w swoim życiu. Ona niejednokrotnie spotkała się z tym, że jacyś ludzie dziwnie do niej podchodzili, dlatego że miała hijab na głowie. I to jest świetne, dlatego że poznajemy tę historię tak naprawdę z pierwszej ręki, bo opisuje ją ktoś, kto się spotkał z takim czymś, kto się spotkał z odrzuceniem ze względu na to, że wygląda trochę inaczej, czy ubiera się bardziej ekstrawagancko. Ciekawostka, Tohera Mafi dalej się tak ubiera. Wystarczy wejść na jej Instagrama, żeby zobaczyć, jak przepiękne stroje ona ze sobą komponuje. I to jest też fajne, dlatego że jakby autorka nie musiała robić wielkiego researchu, no bo sama to przeżyła. Jeżeli chodzi o Shirin, to ja uważam, że to jest naprawdę dobrze wykreowana bohaterka, dlatego że ona, tak jak mówiłam już wcześniej, początkowo jest bardzo taką, niezadowoloną dziewczyną. Co nie jest w sumie niczym złym, bo tak jak już też powiedziałam, ona przychodzi taką dość dużą przemianę. Jeżeli chodzi o ten wątek romantyczny, który tutaj się znajduje, on nie jest też jakiś taki bardzo infantylny. Ja tego nie lubię w książkach, ja nie lubię, jeżeli pierwsza miłość jest taka bardzo ciapowata. Ona tutaj taka nie jest, ona jest trochę burzliwa, można powiedzieć, ale jest takim fajnym obrazem tego, jak to powinno wyglądać. Uwielbiam książki, które wywołują we mnie trochę więcej emocji niż radość i smutek. I ta książka tak ma, dlatego że były tutaj sytuacje, w których ja byłam zdenerwowana na Shirin, były tutaj sytuacje, w których ja się denerwowałam na inne postacie w tej książce. I faktycznie są tutaj rzeczy, które wywołały we mnie jakieś większe emocje i ja to bardzo lubię, bardzo doceniam to w książkach, że tak naprawdę człowiek jest w stanie uwierzyć, że on to sam przeżywa. I warto też jest wspomnieć o tym, że Shirin założyła wraz z bratem i z jego kolegami klub breakdance'owy, ponieważ oni wszyscy lubią sobie tak troszkę potańczyć, poświrować. I właśnie to jest taka forma odskoczni dla Shirin. I mam wrażenie, że każdy z nas ma taką odskocznię. Dla mnie na przykład są to książki, dla innej osoby to może być pływanie. I Shirin też tutaj coś takiego ma, więc tym bardziej jesteśmy związani z główną bohaterką, bo jednak czujemy, że to jest prawdziwa osoba. I tak naprawdę w tej książce jest wiele rzeczy, które ja bym chciała poruszyć, wiele wątków, które mnie zainteresowało. Ale tak naprawdę ja za bardzo nie chcę Wam niszczyć tej zabawy, tego poznawania Shirin i Oceana, i Nevida, i rodziców Shirin, i tych w ogóle wszystkich postaci, bo to jest naprawdę przeprzyjemna książka. To jest po prostu jedna z tych przepięknych młodzieżówek, które wnoszą coś do naszego życia. To nie jest zwykła książka, która po prostu nam przedstawia byle jaką historię i tak naprawdę nic więcej nam nie daje. To jest taka jedna z książek, które naprawdę zagościły w moim sercu. No tak jak widzicie, ja pierwszy raz ją przeczytałam jakoś w kwietniu, mamy październik, listopad, a ja dalej o niej myślę. I naprawdę warto jest sięgnąć po tę książkę, nawet jeśli już czytaliście Every Laptic Spans of Sea, bo warto jest zobaczyć, jak to wygląda w języku polskim. Tak jak już powiedziałam, przeczytałam ją i po angielsku, i po polsku i mam wrażenie, że chyba nawet lepiej ją zrozumiałam, jak ją już przeczytałam po polsku. W tej książce jest jeden przepiękny cytat, który chciałabym Wam teraz przekazać. On jest na samym początku, więc jakby na pewno Wam nic nie zaspoileruje, a mam wrażenie, że on może przekonać wiele osób do przeczytania tej książki. Ludzie, a w szczególności faceci, często powtarzali, że muzułmanki noszą chusty, bo próbują zachować skromność albo ukryć swoje piękno. A ja wiedziałam, że na świecie istnieją kobiety, które faktycznie tak uważają. Nie mogłam oczywiście wypowiadać się za wszystkie muzułmanki, nikt nie może. Ale zdecydowanie nie zgadzam się z takim poglądem. Nie wierzyłam, że ukrywanie urody kobiety jest w ogóle możliwe. Moim zdaniem kobiety były cudowne bez względu na to, co nosiły i nikomu nie były winne wyjaśnienia swoich wyborów. Różne kobiety czuły się komfortowo w różnych strojach. Wszystkie były piękne. Nieważne jak wyglądamy, nieważne czy jesteśmy czarne, białe, nieważne czy mamy blond włosy, czarne włosy, czy nosimy hijab, czy jesteśmy łyse. Zawsze jesteśmy piękne, no bo piękno tak naprawdę nie objawia się tylko i wyłącznie w tym jak wyglądamy, nie objawia się w tym naszej aparycji. No bo tak jak mówię, Shirin jest dziewczyną, która nie wydawała się być najmilszą osobą, a naprawdę jest przekochaną dziewczyną. Szyderczą, bo szyderczą, a ja bardzo lubię takie postacie. Tak jak już wielokrotnie mówiłam na moim kanale, dla mnie jeżeli ktoś jest prześmiewczy, no to ja jestem jak najbardziej na tak, ze względu na to, że sama taka jestem. Między mną a Shirin jest taka
trochę więź, pseudo-więź, no bo wiadomo, to jest książka, ale ja taki sam stosunek mam do Oceana, którego tak naprawdę na początku za bardzo nie poznajemy w wielkim kontekście, ale on później jest bardziej przedstawiany nam. Natomiast nie chcę się rozgadywać na ten temat, no bo Wam nie będę odbierała zabawy. Mam nadzieję, że przekonałam Was do przeczytania tej książki. Ja jestem fanką książek, które naprawdę wnoszą dużo do naszego życia i które sprawiają, że człowiek czuje się, jakby był głównym bohaterem. Chyba nie muszę tutaj dawać oceny w gwiazdkach, dlatego że, no, jak widzicie, podjęłam patronat nad tą książką i jakby logiczne jest, że dałam tej książce 5 na 5 gwiazdek. I teraz chciałabym wspomnieć o rozdaniu, które organizuję dzięki uprzejmości wydawnictwa WeNidia. Będę miała dla was jeden egzemplarz, gdyby ocean nosił Twoje imię. Co trzeba zrobić, żeby wygrać, to napisać mi w komentarzu, gdybyście mogli nazwać ocean, to jakie ocean nosiłby imię. Na Wasze zgłoszenia będę czekała tydzień pod tym filmem. Wystarczy mnie subskrybować, napisać ten komentarz, polubić ten film i na Instagramie mnie obserwować. Ja to później sprawdzam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!